Witam was, moi drodzy widzowie. To Kubuś ma wylany zawias. Ja mam przełożenia zepsute i nie jadę więcej niż 40. Ten manychopa robi. Ja nie nadążam na tym przełożenia. Halo! Ja jadę 40! To ja za wami nie nadążam, chłopaki. Ja na odcięciu za wami jadę. Siemano! Jedziemy, jedziemy! Siema! Dobrze! Oho! Dziwna sprawa, bo mi silnik zgasł tak. Tyk, tyle. Serio? Olej jest w ogóle? Zobacz to! Zupę gotuję. Zupę gotujesz? Kurwa, jaki olej masz rano? 10W40, ale chyba już brak tego oleju. A moja fan nie może mieć oleju. Nie ma, nie ma nic. Kopcił na niebiesko, a teraz kopci. Teraz kopci parą. Biegł wtedy. To jeszcze w marcu jeździliśmy. Uwaga, nie będę zalewał. Jak masz stary, to dalej stary. Mamy jakiegoś starego oleju. Już, jak ile chcesz, litrę? No, litrę starczy. A ile masz? 5, 10? Jedzie ktoś ze mną? O, z nim jest, bo on ma szybki sprzęt. Tylko kranie przegryli na połowę, bo szkoda paliwa. Wyjebmy się! Taki gruby, że masa wszystko do ciągu. 2 hours later. Na popy! Tego nie wycinaj, kurwa! Dawaj na gumę! O, dobry, dobry świt! Opona grzebie, zajebiście jest, ani się napędzać nie muszę. Wow! Co? O, Krzychu leci. O, o, o. Ale dobrze ci poszło. A, na siłę próbował. Ja na siłę nie, bo nie mam handbarów. A szkoda mi klamek. Ja p***ole. Minutes later. Ogólnie to tak, za pierwszym razem złapało to oka troszkę, potem go puściło przez ten brak oleju. Teraz to już niestety kaput, już amen. Silnik stoi w miejscu, kopka mnie ruszy. Próbowaliśmy go chłodzić wodą, ale niestety nie dało to skutku, więc bierzemy go na hola. I tak wam tylko zdradzę, że niestety poddała się korba. Korba stoi w miejscu, także szykuje się remoncik lub po prostu kupno następnego pita. A to w sumie się okaże już w następnym odcinku na kanale. Podniosło. Aż się zatarł, takie moce. A oleju to już trochę przy polu, ale tak ma być. MRF, a nic nowego. Widzowie. Ogarnąłem sobie transport, także pit leci na serwis.
A tymczasem was zapraszam z pokładu kasku Kuby. Bawcie się dobrze. Takim gównem! Takim gównem on chce wyjechać mojego MRF-ika? Nie no. Teraz tak to nie. A ten co kombinuje? Ja jeśli już tak jedziemy sobie powolutku, opowiem wam historię. Wczoraj z Batkiem spędziliśmy, no dobre, 4 godziny nad jego MRF-em, czy tam 5, żeby doprowadzić go do stanu perfekcyjnego. Żeby palił, jechał, skręcał, hamował. No i dostał wiele, wiele nowych części. A dzisiaj zatarł się. No także nie róbcie swoich maszyn, bo one się nie chcą odwdzięczać później dobrze. A jak są takie rozdupcone, to chodzą. Już powoli pewnie wracamy, zawijamy się na chatę. Zazwyczaj jeździmy gdzieś w tamtych okolicach. Dzisiaj wybraliśmy się w przeciwną stronę i chyba jednak wolimy tamte strony. Aczkolwiek na pewno tutaj jeszcze nieraz przyjedziemy i zobaczymy, co tutaj jest ciekawego, co się tutaj dzieje. Jest jakaś ekipa. No, także będzie z kim pojeździć. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.